Miałem zamiar kogoś dźgnąć i szukałem obiektu. Nadjechał tramwaj z miasta. Wysiadła starsza, lekko garbata kobieta. Postanowiłem za nią pójść, aby w dogodnym dla mnie miejscu ją zabić. Ja za nią szedłem cały czas, nie spuszczając jej z oka. Przed wejściem do bramy wyjąłem nóż z pochwy i włożyłem do lewej kieszeni marynarki. Szedłem za nią po schodach. Podbiegłem, wyjąłem nóż i mocno uderzyłem ją w plecy. Także nóż wszedł aż po samą rękojeść. Przeświadczony, że cios był śmiertelny, schowałem nóż i wybiegłem. W domu sprawdziłem nóż, ale nie było na nim krwi. Już właściwie od rana miałem zamiar kogoś zabić. Gdy doszedłem do kościółka, zobaczyłem niską, lekko zgarbioną kobietę, która czytała klepsydry. Po chwili ta kobieta zaczęła iść ulicą Jana i skręciła do wejścia do klasztoru. Ja, trzymając teczkę w lewej ręce, bo ciosy zawsze zadawałem prawą, wszedłem za tą kobietą. Podbiegłem do niej i zadałem jej nożem cios w plecy, z góry. Także i tym razem nóż wszedł po rękojeść. Wybiegłem, wszedłem do bramy i zlizałem krew z noża. Postanowiłem zabijać ludzi, stosując inne metody. Kupiłem truciznę w sklepie chemicznym. Któregoś dnia w barze przy Błoniach zamówiłem sobie galaretkę i piwo. Wziąłem z lady chłodniczej butelkę z octem. Wyjąłem z kieszeni fiolkę z arsenianem sodu i patrząc, czy ktoś nie zwraca na mnie uwagi, wsypałem do butelki z octem. Po wypiciu piwa i zjedzeniu galaretki, zostawiając butelkę z octem, wyszedłem. Dziwiłem się, że nie ma na ten temat wzmianki w prasie. Była to niedziela dnia 13 lutego 1966 roku. Czułem potrzebę dźgnięcia kogoś. Powziąłem zamiar pojechać na kopiec Kościuszki, bowiem wiedziałem, że tam jest dużo różnych miejsc, gdzie można spotkać samotną osobę. Miałem zamiar w ogóle kogoś zabić. Właśnie będąc gdzieś w tym miejscu, zauważyłem wyłaniającego się z mgły chłopca ciągnącego sanki. Powoli szedłem w jego kierunku, zapytałem go o coś, on odwrócił głowę. Wówczas chwyciłem go lewą ręką za szyję, a prawą zadawałem ciosy w plecy. Po szóstym ciosie poczułem, że leci mi z rąk. Miałem cel znalezienia ofiary do zabicia. Po dojściu do bramy wszedłem do środka. Po jakimś czasie stania usiadłem sobie na drugim schodzie. Zauważyłem, że z półpiętra schodzi dziewczynka do skrzynki na listy. Wówczas ja podszedłem do niej, wyciągnąłem posiadany kordelas i z tyłu zacząłem zadawać jej cios.